jak fotografować portrety, czyli fotografia portretowa. I dlaczego tak naprawdę nie tylko ustawienia są ważne, ale jest bardzo ważny element psychologii w fotografii portretowej. Zapraszam. Jak fotografować twarze, czyli o fotografii portretowej chcę powiedzieć, żeby ułatwić, żeby pomóc Wam w wyborze ustawień. Fotografia portretowa jest dosyć ciekawym zagadnieniem, bo tak naprawdę ona, dobra fotografia portretowa składa się z dwóch właściwie elementów. Pierwszy element to jest oczywiście ustawienia, czyli uzyskanie poprawnej ekspozycji, ale drugi element to jest tak naprawdę element psychologiczny. I zacznę może od ustawień, zacznę od wyboru ustawień, żeby wziąć to na pierwszy ogień. Więc oczywiście ustawiamy aparat na priorytet przesłony, tak? Czyli wtedy, jak mamy ustawiony aparat na priorytet przesłony, otwarcia przesłony, czyli AV na ustawieniach prawie wszystkich aparatów, oprócz chyba Nikona. Nikon ma A, z tego co pamiętam. Czyli tak, priorytet przesłony ustawiamy. Drugie ustawienie ISO na auto. Nie bójcie się ustawiania ISO na auto, zwłaszcza ci użytkownicy, którzy mają, nazwijmy to, nowszej generacji aparaty. Wcale nie mówię tu o tych najnowszych, tylko mówię o, załóżmy, po gdzieś tak od 2012-2014 roku można spokojnie zaufać ISO, chyba że robimy zdjęcia automatycznemu ISO, chyba że robimy zdjęcia w bardzo ciemnych warunkach, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o fotografii portretowej i nie mówimy o fotografii portretowej w studio, czyli w warunkach domowych. O tym zrobię osobne nagranie. Mówimy o normalnej fotografii portretowej przy użyciu światła dziennego, czyli priorytet przesłony, ustawienie ISO na auto i przy takim wyborze logiczną rzeczą jest, że aparat nam dobierze czas otwarcia migawki, więc nie musimy się o to martwić. To jest jedna rzecz. Światła, w przeciwieństwie do krajobrazu, gdzie wybraliśmy szeroki zakres punktu pomiaru światła, tutaj sobie wybierzemy jednopunktowy, czyli żeby, ponieważ zaraz przejdę do tego, gdzie wymierzyć ten fokus, ustawiamy na, jeśli chodzi o pomiar światła, jednopunktowy albo centralnie, albo ewaluacyjny. Ewaluacyjny jest zawsze najbezpieczniejszym, ale w fotografii portretowej możemy sobie pójść dalej i wybrać pomiar światła jednopunktowy, czyli bardzo centralnie wymierzony. Ok. Natomiast teraz jaki fokus? Oczywiście one shot, tak? Czyli jedno ostrzenie, zdjęcie. Zapomnijcie o tym, żeby nie róbcie nigdy fotografii portretowej w ustawieniu na serwo, ponieważ fotografia portretowa jest statyczna i czy to będzie, nawet jeżeli to będzie dziecko, które będzie ruchome, ale to nie jest coś, co się przesuwa i znika Wam z kadru. Czyli one shot. I następne ustawienie, czyli jaki wybrać fokus. Oczywiście jednopunktowy, tak? Żeby skierowanie fokusa było w jednym punkcie, w jakim, zaraz powiem, gdzie powinniśmy mierzyć w wyborze autofokusa. Czyli mamy tego rodzaju ustawienia. Priorytet przesłony, ISO na auto, aparat nam dobiera w tym momencie czas otwarcia migawki, zakres, jeśli pomiar, chodzi o pomiar światła albo ewaluacyjny, który jest najbezpieczniejszy, albo centralny, wyważony i one shot, czyli pojedynny czy strzał i jaki ten fokus, jeśli chodzi o pole jednopunktowy. Dlaczego pole jednopunktowe? Dlatego, że tak naprawdę, jak to się mówi, oczy są zwierciadłem duszy i robiąc zdjęcie portretowe, należy wymierzyć fokus, ten jeden punkcik w oko, które jest bliższe do obiektywu. Zawsze starajcie się tak ustawić aparat, tak przesunąć zależnie, by tam aparat patrzył i niech to będzie oko bliższe obiektywowi. To jest podstawa, jeśli chodzi o punkt
skupienie ostrzenia. Teraz jaką przesłonę wybrać? Oczywiście im większe otwarcie, czyli im mniejsza cyfra po literce F, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ w portrecie chodzi tak naprawdę o to, żeby wyeksponować twarz, a wszystko, co jest jak gdyby w tle, żeby było jak najbardziej rozmyte. W zależności od tego, jaki obiektyw macie, czy macie taki obiektyw, który ma bardzo duże otwarcie przesłony. Mówię tutaj na przykład o obiektach stałoogniskowych, czyli są już w tej chwili bardzo oczywiście drogie, takie, które mają 1.0, F1 albo F1.2 albo 1.4 albo 1.8 albo 2.0 F. Czyli wybieramy przesłonę o jak najmniejszej cyfrze, co jest równoznaczne z jak największym otwarciem tej przesłony w tym obiektywie. Dzięki temu uzyskamy im większe otwarcie obiektywu, czyli im mniejsza cyfra za literką F, tym większe rozmycie tego tła, czyli będziemy mieli tylko twarz bardzo ostrą, a reszta w zależności od obiektywu, czyli od stałoogniskowej lub jeżeli mamy obiektyw typu zoom, w zależności od możliwości technicznych, konstrukcji tego obiektywu, uzyskamy bardziej lub mniej skompresowane, czyli rozmyte tło. Czyli to mamy, jeśli chodzi o jaką przesłonę. Oczywiście, jeżeli pamiętacie, mówimy tutaj o zdjęciach portretowych, nie mówimy o zdjęciach grupowych, mówimy o zdjęciach jednej osoby, tak? Czyli im większe otwarcie przesłony, czyli im mniejsza cyfra po literce F, tym lepiej dla uzyskania tego efektu wyeksponowania twarzy, a reszta jest rozmyta. To jeśli chodzi o przesłonę. Teraz jakie obiektywy? Przyjęło się uważać, że takim punktem startowym, jeśli chodzi o ogniskową w obiektach portretowych, jest to 50 mm. Czyli od 50 mm w górę, w sensie długości tejże ogniskowej. 50 mm, 85 mm, 100 mm, 135 mm. To są te obiektywy, które przy takiej ogniskowej, które dają bardzo, bardzo piękne, fajne efekty w portretach. Ja lubię stosować i udało mi się, mówiłam wcześniej, też kupić Wiltroxa 85 mm f1.4, ale również robiłam zdjęcia portretowe w pełnym manualu na obiektywie 40-paroletnim Tamrona, który moim zdaniem jest zbyt ostry do portretów. Dlaczego zbyt ostry? Dlatego, że on pokazuje ten obiektyw takie szczegóły, takie detale na twarzy, gdzie zwłaszcza panie, nie wszystkie byłyby zainteresowane tym, żeby te wszystkie detale na tym zdjęciu były widoczne, więc jak gdyby i to jest 90 mm tą ogniskową, ten mój Tamron 40-letni ma, jest po prostu super ostry. Do mojego RP i używałam go oczywiście z adapterem na moim RP. Ale wracam do długości ogniskowej. Uważa się, że 85 mm jest najlepiej. Najlepiej wtedy jak gdyby te zdjęcia portretowe są pokazane, najlepiej one wtedy taka osoba wygląda, ale znam ludzi, którzy robią, znam fotografów, którzy robią przepiękne portrety obiektywem 35 mm. Oczywiście jest to kwestia wtedy odpowiedniego zbliżenia się, czy odległości, czy dystansu do osoby fotografowanej, ale o tym będę mówiła w tej drugiej części, czyli o psychologii fotografii portretowej. Więc, czyli mamy obiektywy. Im dłuższy, czyli 50, 85, jeżeli macie 90 na przykład. Ach, powiem wam jeszcze jedną rzecz.
obiektywy makro się naprawdę fantastycznie, czyli długie obiektywy, nazwijmy to, tak jak powiedziałam, 60 na przykład, albo 90 mm, są naprawdę fantastycznymi obiektywami, pomimo że one nie mają tej przesłony tak maksymalnie otwartej, jak te standardowe obiektywy portretowe. Niemniej jednak bardzo fajne można zrobić zdjęcia portretowe, używając obiektywu makro, którym jest dosyć długim obiektywem, jeśli chodzi o ogniskową. Czyli jeśli chodzi o obiektywy, jakie wiem, czyli 50, 60, 85, 90, 100, 135. Tak jak wiecie, moje fotografowanie uliczne odbywa się za pomocą obiektywu 135 mm. I ja wtedy robię, ponieważ tak jak wiecie, mnie interesują twarze, mnie interesują emocje i ten obiektyw, tak długi obiektyw, tak naprawdę teleobiektyw daje mi fantastyczną opcję portretową. I tutaj chcę powiedzieć, jeżeli nie macie 50 albo nie macie 85 mm, jeśli chodzi o obiektyw, a macie długi obiektyw, 70-200 na przykład, zoom, tak, to te obiektywy też są kapitalne do tego, żeby robić zdjęcia portretowe. Jest to kwestia po prostu odsunięcia się, czyli dystansu pomiędzy tobą, osobą fotografującą, a tą osobą, którą fotografujesz. I wtedy im dłuższy obiektyw, tym bardziej skompresowane, absolutnie rozmyte tło. I wtedy ta twarz fotografowana jest na tym pierwszym miejscu, najbardziej wyeksponowana. Ok, czyli wiemy już, jakie obiektywy. Lecie mi tutaj zerknąć jeszcze na moją ściągę. To myślę, że jeśli chodzi o kwestie techniczne, wiemy, jak ustawić. Natomiast jeśli chodzi o inne zagadnienie, a mianowicie o kwestie psychologii. Fotografia portretowa jest fotografią bardzo intymną, tak na dobrą sprawę, ponieważ zadaniem naszym jest zrobienie takiego zdjęcia portretowego, żeby pokazać piękno tej osoby. Nie mówimy tu o pięknie w makijażu, tylko mówimy o pięknie, które jest w osobowości, w człowieku jako takim. I żeby pokazać to. Ludzie ogólnie noszą maski, tak? Noszą maski, przybierają różnego rodzaju, ubierają maski na twarzy, żeby, bo się nie chcą, wstydzą, boją, myślą, że są nieładni, albo myślą, że będą nielubiani, jak pokażą swoją prawdziwą twarz. Ja uważam, że wszyscy ludzie są piękni i dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi tą możliwość i tą zdolność, umiejętność pokazywania ludziom ich piękna, czyli tego, jacy naprawdę są piękni, za pomocą właśnie mojego aparatu i obiektywu, czyli poprzez obiektyw, w sposób, w jaki ja patrzę na ludzi i jak ja robię zdjęcia, bez żadnej, tak jak wiecie, ja nie bawię się w żadne edycje, ja robię 95% zdjęć w JPEG-ach. Mnie RAW nie jest potrzebny do tego, żeby z tego zrobić Picasso, czy tam przerobić to zdjęcie. I pokazuję ludziom, jak naprawdę są piękni, że nie potrzebują Photoshopu do tego, żeby zobaczyli, jak naprawdę są piękni. Nie potrzebują edycyjnego, software'owego makijażu do tego, żeby uwidocznić ich piękno. Ale do tego, żeby taka osoba przestała, czy jak gdyby zwolniła tą maskę z twarzy, ważne jest nasze podejście i nazwijmy to psychologiczne i empatia nasza. I to jest ten drugi najważniejszy element, może nawet ważniejszy element fotografii portretowej. Naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba się otworzyła. Może to być nawet na ułamek sekundy, ale musimy być bardzo, bardzo czujni, bo jak ona się otworzy i pokaże to swoje prawdziwe piękno, to jest ten ułamek sekundy, w którym my musimy przycisnąć spust, żeby zrobić to zdjęcie, żeby pokazać to piękno, które jest w ludziach. Ludzie są naprawdę, jesteście wszyscy piękni, uwierzcie mi, nie potrzebujecie żadnej artificial intelligence, ani tego rodzaju Photoshopów czy Lightroomów do tego, żeby pokazać wasze piękno. Wy, czy wasi bliscy, czy wasi
naprawdę to nie jest potrzebne. Czyli psychologia, umiejętność zbliżenia się, umiejętność zbliżenia się w sensie na przykład werbalnym, czyli komunikacja, rozmowa z osobą, uśmiech, otwarcie, nasze otwarcie, ale też jak gdyby bez nachalności, pokazanie tej naszej prawdziwej intencji gdzieś tam w środku, w naszych sercach, w momencie, kiedy robimy te zdjęcie. Właśnie po to, żeby ta osoba, którą fotografujemy, żeby przestała chcieć mieć tą maskę, żeby się nie bała uśmiechnąć prosto z serca. I to jest zadaniem tak naprawdę fotografa portretowego, żeby otworzył, żeby potrafił otworzyć tą drugą osobę, żeby ona pokazała nam swoją duszę. I pamiętajcie, ten drugi element, łatwo jest, chociaż też niekoniecznie, bo tak jak mówię, ludzie ogólnie to przeświadczenie nabyte gdzieś tam po drodze w życiu, że my nie jesteśmy piękni, tacy jacy jesteśmy, to przeświadczenie blokuje ludzi przed jak gdyby otwarciem się, przed uśmiechem, przed uwolnieniem, zwolnieniem tych mięśni na twarzy, żeby pokazać wszystko naturalne, co jest. Więc to jest też zadanie bardzo ważne dla fotografa, który robi fotografię portretową. Pamiętajcie, fotografia portretowa to nie jest zdjęcie paszportowe, tak? Jak chcesz zdjęcie paszportowe, idziesz do automatu i on ci robi pach, 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 5 zdjęć paszportowych, z reguły wyglądamy jak Badel Meinhof w więzieniu w Niemczech, tak? To nie na tym polega. Zdjęcie portretowe polega na umiejętności otwarcia tego człowieka, którego fotografujemy. Dzieciaki. Jak fotografujemy dzieciaki, to jak gdyby z dziećmi jest łatwiej, bo też wystarczy coś powiedzieć, dziecko się roześmieje radośnie, szczerze, z głębi serca i wtedy pstrykamy to zdjęcie. Najważniejsze, pamiętajcie, żeby mierzyć w oko, żeby ten punkt skupienia ostrości był wymierzony i wycelowany na oko. Jaka kompozycja? Myślę, że najlepsza kompozycja jest trzymaniem się tego podziału na 9 kwadracików, czyli na 3, żeby twarz może niekoniecznie była w środku w kadrze, ale mniej więcej na 1/3 i linia oczu też na przecięciu, żeby była. I wtedy mamy taki bardzo, bardzo interesujący dla oka osoby patrzącej na to zdjęcie, bardzo, bardzo interesujący kadr. Okej, okay. To myślę, że jeśli chodzi o fotografię portretową, będzie Wam w tej chwili łatwiej przymierzyć się do zdjęć portretowych. Zapraszam, zostawiam też link pod tym nagraniem. Zaczęłam również jak gdyby skrótowo pisać na mojej stronie internetowej w języku polskim. Blog, robię też wpisy w języku polskim. Czasami jest łatwiej przeczytać niż oglądnąć i tam postaram się też umieszczać do każdego nagrania, które nagrywam, również osobny wpis na blogu. Także zapraszam serdecznie do tego, żebyście sobie tam zerknęli i czytali. Link jest pod wideo. Okej. To by było na temat fotografii portretowej. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za czas spędzony ze mną, za Waszą uwagę, za Wasze komentarze, za Wasze polubienia, za Wasze subskrypcje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne nagranie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.